Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie, moje drogie i piękne indywidua. To znaczy, tak naprawdę to nie wiem, czy jesteście piękni. Nie widzę Was. Równie dobrze moglibyście wyglądać jak Denis Rodman, albo jak Rihanna, i tak bym nie wiedział. No, chyba że chcecie, żebym wiedział, to wysyłajcie swoje foty na ten adres mailowy. Natomiast na chwilę obecną po prostu Was okłamałem na starcie filmu. No ale już trudno. Generalnie to lubię gry komputerowe. I lubię też książki, więc stwierdziłem, że czemu nie nagrać filmu o jednym i drugim, a więc o książkach, które moim zdaniem idealnie dają się do tego, żeby zadaptować je w formie gier. Albo nawet nie tyle zadaptować, przynajmniej nie zawsze, a zrobić coś w stylu in-universe story. Bo zwykle jednak, kiedy myślicie o adaptacji, to myślicie o przeniesieniu historii z jednego medium w drugie, nie wiem, z książki na film, serial czy grę. Natomiast In Universe Story to jest coś takiego, co zostało zrobione przy okazji nowego Fallouta, tego serialowego na Amazonie, gdzie macie świat, który jest znany z gier i jeżeli wierzyć temu, co Todd Howard mówił w wywiadach, to jest to świat kanoniczny i cała ta historia jest kanoniczna względem gier, chociaż słuchanie Todda Howarda to średni pomysł, bo ten facet prawdą nie dycha. Przypominam, że przy okazji premiery Fallouta 3 to facet mówi, że ta gra będzie miała 2000 zakończeń. Bardzo ładnie się to zastarzało. Natomiast chodzi mi tu o to, że mamy świat znany z gier, ale to nie jest bezpośrednia adaptacja którejkolwiek produkcji. Czy to Interplay, czy to Betezdy, czy to Obsidianu. Jeżeli umiem liczyć do 10 i się nie pomyliłem, to właśnie tyt tytuł sobie wypisałem 10, że sobie zerknę. Tak, 10 tytułów książek albo całych serii, i poza takim oczywistym opisaniem danej książki Będę mówił mniej więcej, jaki typ gameplayu mi chodzi, żeby to nie było takie suche. Także myślę, że wstęp zakończony. Możemy sobie przejść do tych 10 tytułów. Pierwszy tytuł jest dla mnie najbardziej oczywisty. To jest taka seria, o której zawsze mówię, że to są książki po prostu idealnie skrojone pod grową adaptację. Z mgły zrodzony Brandona Sandersona. Brandon Sanderson, współcześnie prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalny i ceniony pisarz Epic Fantazy. My mówimy tutaj o serii, która tak naprawdę sprawiła, że ten autor zaistniał w świecie szeroko pojętej fantastyki. To jest seria wchodząca w skład większego uniwersum, które nazywa się Kozmir. O tym mówić nie będę, chociaż jak o tym teraz myślę, to Archiwum Burzowego Świata to też jest materiał na, tak myślę, całkiem porządnego CRPGa. Natomiast Zmgły Zrodzony to jest uniwersum, które składa się obecnie z dwóch serii: Trilogia, a potem Czworoksiąg. Łącznie tych serii ma być. Więcej, mają być cztery, natomiast to akurat tak dużego znaczenia nie ma. Pierwsza era to jest seria, która dzieje się w świecie rządzonym przez tak zwanego ostatniego imperatora tyrana, w zasadzie półboga nieśmiertelnego, który rządzi twardą ręką, segreguje ludzi ym, i robi dużo niefajnych rzeczy. I punkt wyjściowy jest taki, że tworzy się grupa wyjątkowych ludzi, którzy chcą go obalić. Pierwsza książka ma Trochę formułę taką heistową, formułę jak w historiach o wielkim, niemożliwym skoku. Druga seria to jest seria, która dzieje się wiele, wiele lat później, e, więc technologia też poszła do przodu. Mamy do czynienia z czymś bardziej w stylu, powiedzmy, westernu. Świat, uważam, można wizualnie bardzo dobrze zaprezentować, bardzo interesująco, bo to jest świat mroczny, ponury, wypełniony popiołem, raczej niespecjalnie zaludniony, bo ludzie się boją. E, pełny fantastycznych trochę creepy, takich wiecie, jak z horroru nakreślonych e, stworzeń, czy też ludzi. Mam tutaj na przykład e, ludzi posiadających specjalne moce, którzy wizualnie wyróżniają się tym, że mają gwoździe zamiast oczu. Natomiast to, co sprawia, że ta gra jest perfekcyjna pod grową adaptację, to jest system magii. E, system magii jest czymś niesamowicie growym. To znaczy, w tym świecie istnieje coś takiego jak spalanie metali, e, które polega na tym, że Przyjmując metal w postaci jakiegoś proszku, po prostu nie wiem, połykając go, niektórzy ludzie mogą go spalić, czy rozumiem w domyśle strawić i chwilowo uzyskać nadnaturalne moce. Przykładowo spalając stal i żelazo, można kolejno odpychać albo przyciągać do pobliskich metali. Spalając cynę wyostrzają się zmysły. Spalając yy, mosiąc można wpływać... Na nastrój i zachowania drugiej osoby To jest coś idealnego Pod grę komputerową Nie wiem czy pokusiłbym się o Adaptację fabuły której z tych serii Ale wydaje mi się, że właśnie takie in-universe story To jest coś, co na spokojnie da się zrobić I stworzyć grę gameplayowo Zbliżoną chociażby do Dishonored Czyli Pierwszoosobową skradankę Połączoną z RPG-em Być może jeżeli zabrało się za to Większe studio to mogłoby się pokusić o taki prawdziwie otwarty świat, bo Dishonored, zarówno jedynka, jak i dwójka, to były gry jednak nie tyle liniowe, co składające się, z, składające się z szeregu misji, w których to mieliśmy pewną dowolność, jak podejdziemy do sprawy. Wydaje mi się, że ten świat nie musiałby być aż tak duży, ten growy, żeby był interesujący, bo myślę, że gdyby to było po prostu Lutadel, czyli no, miasto gdzie dzieje się większa część akcji em, tej serii i ewentualnie jakieś okolice, by było wystarczające, ewentualnie zrobić to tak jak jest w trzecim Wiedźminie, czy nie wiem, jak będzie w drugim Kingdom.com, czyli to, że mamy kilka po prostu większych, otwartych map, które oddziela po prostu ekran ładowania, kiedy przemieszczamy się z jednej lokacji do drugiej. Wydaje mi się, że potencjał na grę jest, na grę jest ogromny. Yy, chciałbym, żeby to Arkane Studios dostało, nie ukrywam. Liczę, że kiedyś to się stanie. Druga seria książkowa to jest cykl demoniczny Petera V. Breta. E, seria bardzo popularna w Polsce, być może w ogóle to jest jedna z bardziej popularnych serii fantazyjnych w naszym kraju. E, ja jej aż tak wysoko nie cenię, mówiąc delikatnie. To znaczy, skończyłem dwa pierwsze tomy z pięciu. I dla mnie to są jednak książki mocno średnie, żeby nie powiedzieć, że skręcające w stronę e, no, książek słabych. To jest trochę niepokojące, bo podobno dwa pierwsze tomy są po prostu najlepsze z całej serii. E, no ale zobaczymy, jak to będzie. Równocześnie rozumiem, że dla kogoś te książki mogą działać po prostu jako. Prosta, rozrywkowa literatura, jakby rozumiem to i akceptuję. To jest Dark Fantazy, dziejące się w świecie, który na wielu poziomach jest, moim zdaniem, raczej nieciekawy i nieodkrywczy. To, co go wyróżnia, to jest to, że, co ja teraz o tym myślę, nie brzmi specjalnie oryginalnie, jest to świat nękany przez demony. To znaczy, w dzień ludzkość jest względnie bezpieczna, natomiast w nocy te demony wychodzą. I robią ludzkości mniej więcej to, co większość zespołów Premier League Chelsea w tym sezonie, czyli no, jadą z nią bezlitośnie. Fabuła nie jest jakoś specjalnie ciekawa dla mnie, podobnie jak postacie. Jest raczej pretekstowa, po prostu chodzi o to, żeby coś się działo w tych książkach. Um, natomiast w kontekście gatunku, o którym będę mówił, nie jest to specjalnie duży problem, bo myślałem o Slashu, Jeżeli ktoś nie wie, co to jest za gatunek, jest to gatunek, którego przedstawicielami są chociażby Seria Diablo, Torchlight, Path of Exile, Titan Quest, tego typu produkcje. Więc są to gry RPG, których trzonem jest jednak walka i rozwijanie postaci. Czy to na poziomie zdobywania kolejnych poziomów, czy to na poziomie ulepszania i zdobywania nowego ekwipunku. Narracja w tych grach jest kwestią drugą, może nawet trzeciorzędną. Raczej nikt nie gra w hack and slash e dla fabuły. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie ukrywam, że nie jestem ogromnym znawcą. I entuzjastą tego gatunku. Jasne, sporo grałem w Diablo 2. W Diablo 3 pograłem chwilę, odpadłem. W Diablo 4 pograłem jeszcze krócej, nie dałem rady. Ale nawet dobre gry z tego gatunku też zwykle nie potrafiły mnie wciągnąć na długo. Właśnie Titan Quest, Torchlight, pograłem chwilę i po prostu przestałem. Natomiast dla mnie, takim grą, którą dla wielu jest Diablo 2. O tym znaczeniu dla mnie to jest gra Sacred. To też jest hack and slash z początku tego tysiąclecia. To nie, trzeci albo czwarty. I to była gra, którą uwielbiałem. To w ogóle pewnie jest ciągle jedna z moich ulubionych gier. W pierwszej 15 myślę, żeby się spokojnie znalazła. I pewnie kiedy nagram kolejny odcinek serii gry mojego dzieciństwa, to będę o tej grze mówił więcej. Natomiast myślę, że cykl demoniczny to jest taka gra, z której Taka gra, taka seria książkowa, z której bardzo łatwo dałoby się zrobić, właśnie hack and slasha. Po prostu dać otwarty świat, kilka miast, zaimplementować cykl dnia i nocy i zrobić z nocy tę porę, kiedy wychodzimy, expić I tyle. Fabuła nie jest specjalnie istotna, myślę, że nawet można by było zaadaptować fabułę z książek. Mało kto by na to zwracał uwagę. Zrobić z tego faktycznie ponury, przybijający, krwawy i mroczny taki wiecie nęcący wizualnie świat natomiast w kontekście rozwoju postaci co też jest istotne i o czym nie wspomniałem można wykorzystać kolejną rzecz która w tych książkach jest bardzo istotna czyli to jak ludzkość broni się przed tymi demonami bo jedynym efektywnym sposobem jest tworzenie, rysowanie run które faktycznie mają na tyle dużą moc, że są w stanie te demony zranić więc myślę, że gameplayowo dałoby się bardzo łatwo osadzić te runy w miarę zdobywania kolejnych poziomów moglibyśmy się nie wiem uczyć kolejnych run wzmacniać te, które już poznaliśmy, zrobić z tym jakieś ciekawe drzewko umiejętności. Zwykle w Hack'n'Slash'a, tak mi się przynajmniej wydaje, mamy wybór klasy. W Pawłowekta chyba nie było, ale w Sacred'ach były, w Diablo, w Titan chyba też. Więc tutaj akurat mogłoby być z tym różnie, aczkolwiek które wydaje mi się, że można nad tym pomyśleć, a nawet jeżeli nie, to to nie jest jakiś duży problem. Wydaje mi się, że hack and Slash to jest taka gra, która może... Taki gatunek, który może dobrze wykorzystać siłę tej serii, równocześnie marginalizując to, co w tych książkach jest problematyczne i nieciekawe. Kolejna książka to jest Terror dana Simonsa. Jest to horror, w którym autor dopowiada sobie, wymyśla, co wydarzyło się w trakcie trwania fatalnej w skutkach, ale też prawdziwej historycznie wyprawy badawczej z 1845 roku, kiedy to dwa brytyjskie statki HMS. Erebus i HMS Terror wyruszyły na Arktykę w celu odnalezienia przejścia północno-zachodniego i już nigdy nie wróciły, ponieważ statki utknęły w lodzie, a członków załogi nigdy nie odnaleziono. Simons w absolutnie wybitny sposób tworzy napięcia. Jest to jedna z najbardziej klaustrofobicznych, przybijających i zimnych książek, jakie czytałem. Być może w ogóle, musiałbym się pod tym poważnie stanowić, ale być może to jest w ogóle mój ulubiony horror. To jest taka książka, która w tym gatunku... Dostarczyła mi wszystkiego, czego chciałem. Fantastyczne napięcie, fantastyczne postacie i jeszcze połączenie tego z tymi wszystkimi klimatami inuickimi i jakimś potworem, który czyha pod lodem. Wybitna rzecz. Jak mówię, jeden z najlepszych horrorów, jaki czytałem. Może najlepszy. Jeżeli chodzi o mój pomysł na grę, to mam dwa. Pierwszy jest dość oczywisty: to jest przygodówka point-click, and click, czyli gra, której gameplay polega na zbieraniu przedmiotów, używaniu ich w odpowiednich miejscach, rozmawianiu z postaciami i ogólnego rozwiązywania różnych zagadek logicznych. W tym gatunku kluczowa jest fabuła, narracja i klimat, a to jest coś czym terror lśni. Ponadto, jako że ilość lokacji jest dość mocno ograniczona, budżet nie musiałby być aż tak wysoki. W sensie w przygodówkach nigdy nie musi być. To jednak nie są aż tak drogie gry w produkcji, a też w tym gatunku świetnie można zarysować postacie, pokazać ich przemianę w trakcie trwania historii, no i zbudować ten Klimat. Drugi typ e, gameplayu to jest pewnego rodzaju kontynuacja. To znaczy, myślałem o survival horrorze, e, w którym chcielibyśmy się w postać osoby, która powiedzmy przybyła tam, żeby odnaleźć jakichś żywych członków, czy też w ogóle osoby, która przybyła wiele, wiele lat później, żeby poszukać jakichś tam śladów tej wyprawy sprzed no, nie wiem dziesięcioleci, czy nawet sprzed ponad 100 lat zależy, jakbyśmy chcieli fabułę osadzić. E, to, co mi przychodzi na myśl, i to nie jest może dobre skojarzenie, bo uważam, że ta gra nie jest specjalnie dobra. To jest chyba w ogóle polska gra, e, która nosi tytuł Kolat. Kolat e, jest grą, e, która uderza w podobne tony, to znaczy to jest historia, która porusza temat e, tragedii na przełęczy Diatłowa z no, lat 50 XX wieku. Chodziło tam o to, że kilkoro studentów wyruszyło w góry e, i tam też wszyscy zginęli. Do dzisiaj do końca nie wiadomo, jak do tego doszło? Gry Colad nie lubię, dlatego że jest ona przedstawicielem tego podgatunku horrorów, którego ja nie znoszę. To znaczy, to są tak zwane, chyba już przygnębna taka nazwa symulatory chodzenia gra, w której zagrożenia praktycznie nie ma po prostu idziemy cały czas do przodu i poznajemy historię. Jest to dla mnie rak tego gatunku nienawidzę symulatorów chodzenia, nawet tak przez wielu lubianej polskiej, chyba ponownie serii nawet na pewno Layers of Fear. To znaczy ja grając w horror muszę czuć zagrożenie. Muszę wiedzieć, że coś może mnie zabić. I gdyby e, coś takiego zrobić, no to myślę, że ta gra mogłaby być hitem. To znaczy survival horrory, kiedy są dobre, to trafiają w pewną niszę. E, I przez jakiś czas jest o nich głośno. Na przykład o grach e, Frictional Games dość głośno zwykle jest. Na przykład kiedy wychodziła ta najnowsza amnezja, e, The Bunker, która była całkiem okej okay, szczerze, po... Raczej miernej trójce, uważam, że ona była całkiem w porządku. Ale gdyby właśnie Fictional Games zostało zadanie e, zrobienia gry na podstawie terroru, uważam, że to byłby strzał w dziesiątkę. I na coś takiego czekałbym po prostu z wiekami na twarzy. W sumie jak na każdą grę Fictional Games. Jakby mam w sobie dużą tęsknotę za survival horrorami, a uważam, że współcześnie jest to gatunek, który niestety trochę umiera. A szkoda, bo ja te gry absolutnie uwielbiam. Uwielbiam się bać po prostu grając w gry. Ogromnym fanem kolejnej serii też nie jestem, natomiast w ogólnym rozrachunku bawiłem się całkiem, całkiem w porządku. E, to są Żniwa Śmierci Nila Shastermana. Młodzieżowa dystopia. E, ludzie często mówiąc o Shastermanie jako autorze podkreślają, że to jest autor, który ich zdaniem ma absolutnie wybitne pomysły na świat przedstawiony i na fabuły w tych światach. Nie uważam tak. To znaczy uważam, że pomysły Shastermana często są dużo lepsze niż to, jak wygląda ich realizacja. Szasterman ma ciekawe pomysły, ale wydaje mi się, że one u podstaw są często dość naiwne i nawet może absurdalne. Bo też żniwa śmierci to jest seria dziejąca się w świecie przyszłości, gdzie ludzkości udało się wyeliminować wszystko co złe: wojny, choroby, nie wiem, jakieś zarazy, a w konsekwencji również śmierć. Jeżeli ludzie umierają, to są wskrzeszani w specjalnych centrach. Natomiast po to, by kontrolować poziom populacji na świecie, został powołany specjalny urząd. Właśnie kosiarzy, e, którzy mają no, licencję na zabijanie po prostu. I uważam, że jeżeli jest jakiś twórca, e, projektant growy, który byłby w stanie z tego wykrzesać coś ciekawego e, i sprawić, że dzięki jakiejś no, nowo wymyślonej historii w tym świecie liśniłoby najmocniej to, co w jego grach działa w zasadzie zawsze, czyli emocji i narracja to byłby to David Cage. David Cage to jest prezes studia Quantic Dream, e, czyli studia, które jest odpowiedzialne za chociażby takie gry jak Fahrenheit, czy też w Ameryce, wydaje mi się ten tu to jest Indigo Prophecy, e, Beyond Two Souls, Heavy Rain, e, czy Detroit Become Human. To, co jest największą siłą w grach Davida Cage'a dla mnie, to jest to, że faktycznie masz realny wpływ na, na to, jak kształtuje się historia. To znaczy... Na przykład często w grach studia Telltale Games, kiedy podejmujesz jakieś decyzje, to one są iluzoryczne. To znaczy one niby są jakieś tam, ale zazwyczaj historia toczy się w jednym kierunku. E, natomiast u Davida Cage'a te decyzje mają ogromny wybór. Wybór, wpływ na to, jak kształtuje się historia. To są często gry, gdzie może zagadki logiczne nie są no, trzonem gameplayu, ale budowanie napięcia, walka z czasem, bo często rzeczy, które musimy zrobić są... Ograniczone czasowo, i musimy szybko podjąć jakąś decyzję, która będzie ważna w przyszłości. Więc uważam, że osadzenie historii w tym świecie z kilku perspektyw, nie wiem, z perspektywy kosiarza, jakiegoś przeciętnego człowieka, to byłoby coś, co mogłoby fantastycznie zadziałać. Tak jak na przykład w Heavy Rain, gdzie mieliśmy historię um, tak zwanego zabójcy origami, yy, który porywa młodych chłopców i kiedy zaczyna padać deszcz, deszcz to ich topi. Yy, I tam wcielaliśmy się w czwórkę bohaterów, czyli w ojca jednego z zaginionych. Chłopców, w agenta FBI, w prywatnego detektywa e, i w dziennikarkę. I to rotowanie perspektywami w tamtej grze było fantastyczne. W Beyond Two Souls było gorzej, w ogóle uważam to jest najgorsza gra. Może Davida Cage'a. Fahrenheit był świetny, aż do zakończenia. E, a Detroit też jest uważam fantastyczne. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to. Quantic Dream będzie robiło jakąś grę w świecie gieznych wojen. Nie tą, która będzie kosztować 500 zł od Ubisoftu, tylko to się ma bodajże nazywać Eclipse. Także uważam, że to jest taki materiał totalnie pod Davida Cage'a i jego sposób tworzenia gameplay i odpowiadania historii. Następnie malazańska księga poległych. Rzecz bardzo niełatwa i też specyficzna do zadaptowania, bo jest to największa, jeżeli chodzi o skalę. Seria fantazy, napisana kiedykolwiek. Nie ma niczego, co mogłoby się równać z tym, co dzieje się w tej serii. Trzy kontynenty, setki postaci, masa miejsc, bite wydarzeń, zwrotów akcji, sojuszy, magii, bogów. No, absurdalna jest ta seria, jeżeli chodzi o to, co w niej się znajduje i ile tego jest. Dlatego pomysły mam dwa. Pierwszy jest raczej niespecjalnie ekscytujący, natomiast to jest taka rzecz, która myślę mogłaby. Dobrze zagospodarować cały ogromny świat Malazanu, bo to jest MMORPG. Zdaję sobie sprawę, że jest to raczej mało ekscytujący gatunek dla wielu, jeżeli ktoś nie jest graczem MMO. Ja kiedyś grałem w WoW, to było dawno, dawno temu i raczej przez chwilę. Ale uważam, że to by miało dużo sensu, mimo że zakładam, że Steven Erickson i Eslamun nigdy się nie zgodzili na ten konkretny gatunek, bo oni w ogóle Malazańską Księgę Polegów pisali dlatego, że bardzo dobrze im się grało, nie wiem, czy w D&D, czy w jakiegoś innego papierowego RPGa. Chcieli trochę przenieść to do swojej przygody na faktyczną serię fantasy, no i tak to wyszło. Więc uważam, że MMO to może nie jest coś jakoś bardzo ciekawego, natomiast to jest taki gatunek, który wyeksponowałby ten ogromny i bogaty świat. Natomiast druga rzecz, która trochę jest z czapy, ale to jest coś, co chciałbym zobaczyć, to jest yy, skradanka. Coś jak Thief. Znaczy jakoś tak marzy mi się jakiś taki właśnie mimo wszystko prosty, złodziejski erpek w świecie Malazanu. Znaczy w świecie, w którym mamy tyle po prostu półboskich istot, jednostek, które pierdnięciem byłyby w stanie niszczyć miasta i, i zatapiać wyspy, granie jakimś bardzo zwyczajnym po prostu złodziejem, myślę byłoby bardzo odświeżające. Ja mam dużą słabość do tifów, do właśnie serii złodziejskich skradanek eee, i... Uważam, że fabularnie to jest coś, co mogłoby się dziać obok malazańskiej Księgi Polekłych. Moglibyśmy być świadkami jakichś wydarzeń z sagi, ale stojąc kompletnie z boku. Wyobraźcie sobie nie, jakąś potencjalną sytuację, że okradamy jakiś dom, a tu nagle, no nie wiem, Karsa Orlong wpada i zaczyna rozwalać miasto i musimy uciekać, bo chłop nas nieświadomie przytrzaśnie gruzami jakiegoś domu. Myślę, że to jest coś, co mo można by w taki bardzo filmowy sposób ograć. Natomiast wydaje mi się też, że współcześnie tego typu gry nie są aż tak popularne. Dawno nie widziałem żadnej takiej typowej skradanki jak Thief właśnie. Wiadomo, jest Metal Gear Solid, Solid były Splinter Celle, tylko no też trochę lat już minęło. No jeszcze Hitman jest może. To są te jedyne gry, które mi teraz przychodzą na myśl. Dalej coś dla mnie dość oczywistego, czyli gra Endera, Orsona Scotta Carda. To też jest gra, którą zaadaptowałbym do gatunku, którego ja uwielbiam, który ja uwielbiam. Stanowi on pewną niszę, mam wrażenie, ale jednak taką, która ma swoich naprawdę zagorzałych i oddanych fanów. Zrobiłbym z gry Endera RTS-a. Gra Endera jest historią no, tytułowego Endera, czyli chłopaka, który żyje sobie w świecie przyszłości. W świecie, gdzie też Ziemia jest atakowana przez takie robakopodobne, obce formy życia z kosmosu. Dlatego wyszukuje się najwybitniejsze dzieci. I mówiąc prosto, robi się z nich super dowódców wojskowych, którzy mogliby dowodzić, kierować siłami ziemskimi w trakcie bitew w kosmosie. I tutaj najprostsza rzecz na świecie: wcielibyśmy się Wendera, i w trakcie kolejnych misji po prostu dowodzilibyśmy oddziałami w trakcie bitew kosmicznych. Najbardziej oczywiste porównanie, które przychodzi mi na myśl. Hail, it's about time. StarCraft, w którego ja jakoś nigdy dużo nie grałem, natomiast bardzo dużo grałem w WarCrafta trzeciego, który jest moim ulubionym RTS-em. No i wiecie, jakby się uprzeć, można by było zrobić dwie kampanie: kampanie ludzi, gdzie wcielibyśmy się w Endera, który kierowałby tymi oddziałami, i kampanie obcych, który miałby analogiczne zadanie, tylko byłby po drugiej stronie barykady. Tęsknijmy się za RTS-ami. Natomiast, jako ciekawostkę do całego gatunku, mogę Wam podać grę która tak naprawdę um, sprawiła, że taki gatunek powstał. To, że to nie był pierwszy RTS, ale to był taki RTS, który faktycznie ustabilizował, ustanowił ten gatunek. I to była Duna 2. Tak, yy, gra Duna tak naprawdę sprawiła, że przez wiele kolejnych lat graliśmy w RTS. Była też Duna 1, która była czymś bardzo interesującym, bo to była gra przygodowo-strategiczna coś pomiędzy przygodówką Point and Click, a właśnie strategią. Następnie Magowie Prachowi, Briana McLellana, czyli coś, co się chyba nazywa Flintlock Fantasy. E, to jest fantastyka, w której, mówiąc wprost, mamy broń palną. Pistolety, muszkiety i tak dalej, i tak dalej. Pierwszy tom, e, jedyny, który przeczytałem do tej pory, e, to jest taka historia, powiedziałbym, kryminalno-polityczna. Upadek władzy królewskiej, tajemnicze zabójstwo, śledztwo. Generalnie jest to świat, taki miałem wrażenie, stylizowany mocno na ten okres em, rewolucji francuskiej, e, i przez to głównie chciałbym zobaczyć jakiegoś RPGa w tym świecie. To znaczy, wydaje mi się, patrząc na pierwszy tom, że nawet na tej historii dałoby się obudować gameplay. Świat wydaje się na tyle świeży, podobnie jak system magiczny, że po prostu chciałoby się go poznawać i wykonywać w nim kolejne zdania. E, parę lat temu grałem w RPG, mam wrażenie, z podobną stylistyką. On się nazywa podejrzeń Grateful i to była naprawdę w porządku gra, tylko bardzo było po niej widać, że twórcy albo mieli bardzo mały budżet, albo bardzo mało czasu, albo jedno i drugie. Straszliwie okrojona ta gra była. Wydaje mi się, że w tym roku wychodzi kontynuacja, ale ona miała właśnie to coś estetykę całkiem ok, fabułę. Po prostu chciało się w to grać, mimo że cała gra była dość mocno korytarzowa. Ale myślę, że w tym świecie można by było nawet zrobić RPGa z widokiem izometrycznym, jak, no nie wiem, w pierwszych Falloutach czy um, w Pillars of Eternity. A nawet jeżeli nie adaptować bezpośrednio fabuły książek, to myślę, że można by było spokojnie opisać wydarzenia przed pierwszej trylogii, bo w tym świecie mamy 7 książek, dwie trylogie i zbiór opowiadań. Potencjał jest duży, bo jeżeli masz ciekawy świat, to jesteś w stanie stworzyć w nim ciekawą historię. Jeżeli świat jest nieciekawy, to często historia na tym cierpi. Także jak, jak, ja w jakiegoś rpg w świecie magów prochowych bardzo chętnie bym zagrał. Następnie Akta Dresdena. To jest urban fantasy dziejące się w Chicago, gdzie głównym bohaterem jest tytułowy Harry Dresden, prywatny detektyw Mac. I tutaj, mimo że oczywiście mamy ten duży story arc, mamy wątki, które trwają wiele tomów, E, to tak naprawdę każda książka jest poniekąd zamkniętą sprawą, w której Harry Dresden bierze udział. E, seria niestety porzucona na polskim rynku przez MAGA. Bardzo żałuję, bo to jedna z moich ulubionych serii fantasy. Natomiast w kontekście gry mam dwa pomysły. Pierwsze to jest, e, pierwszym pomysłem jest gra od Telltale Games. E, coś najbardziej pewnie zbliżonego do The Wolf Among Us. Jako, że Harry Dresden jest serią może nie jakoś totalnie, ale jednak w dużym stopniu komediową. Mocno nawiązującą do popkultury kultury, to, to musiałaby być gra jednak trochę bardziej komediowa niż The Wolf Among Us. Ale jakby ja nie jestem specjalnie zmartwiony, bo Telltale potrafi robić zabawne gry. No nie wiem, sami Max to są jedne z najzabawniejszych gier, jakie grałem. Oczywiście te, te 3D, bo za nie było Telltale. Średnio widzi mi się adaptowanie jakiejś konkretnej książki, ale uważam, że Harry Reset jest serią na tyle długą. Że nie byłoby specjalnego problemu w tym, żeby osadzić grę pomiędzy jakimiś książkami i stworzyć jakąś poboczną historię, taki trochę filler z anime. Natomiast mój drugi pomysł to jest coś, co pewnie, tak na sucho, trochę mniej pasuje do Harego. To jest RPG w stylu Disco Elysium. Disco Elysium jest RPG-em charakteryzującym się tym, że nie mamy tam jako takiej walki. Cała gra polega wyłącznie na zwiedzaniu lokacji rozmawianiu, szukaniu poszlak i to jest gra bardzo, bardzo silna narracyjnie. Przede wszystkim na tym się skupiająca. Natomiast podstawowa różnica jest taka, że Disco Elysium jest grą dość mocną. Raczej na serio. Ma zabawne momenty oczywiście, ale jest raczej mocna. Harry Dresden to nie jest ten kaliber. Więc jeżeli by adaptować to w ten sposób, to na pewno musiałaby być to lżejsza historia. Natomiast myślę, że to mogłoby działać. Ponownie z takim silnym, bardzo mocno obecnym narratorem, i skupiając się przede wszystkim na zagadce jakiejś tam wymyślonej na potrzeby gry. Z bohaterami myślę, nie byłoby specjalnego problemu, bo Harry Dresden to jest taka postać, która uważam, bardzo dobrze pasowałaby do gry. I myślę, że jeżeli dobrać, do, dobrać by do tej roli dobrego aktora głosowego, e, swoją drogą aktor, który czyta audiobooka po angielsku, jest fantastyczny, <laughs> więc mogliby jego wziąć. E, jeżeli dobraćby dobrego aktora, to myślę, że po prostu chciałoby się śledzić historię razem z Harym Dresdenem. Jeżeli oczywiście historia byłaby porządna. A miejmy nadzieję, żeby była. Ostatnie dwa tytuły. Pierwszy z nich to są Tunele. Roderica Gordona i Briana Williams'a. Tutaj mój pomysł jest bardzo prosty. Przygodówka typu point and Click. Tunele to jest seria dziecięco-młodzieżowa. Główny bohater, który ma jakieś nie wiem, 14 lat chyba mieszka sobie w Anglii, gdzieś w okolicach Londynu, w małym miasteczku i razem ze swoim ojcem jest zapalonym archeologiem. Prowadzi z nim liczne wykopaliska, natomiast pewnego dnia jego ojciec, zwiedzając któryś z wykopanych z synem tuneli, znika i Will wraz ze swoim przyjacielem Chesterem wyrusza, żeby go odnaleźć i natrafia na dość interesującą podziemną cywilizację. Nie będę mówił dużo więcej, bo Fabuła, jak na szczególnie serię dziecięcą-młodzieżową, jest dość szalona i jest taka, że bardzo szybko eskaluje i aż trochę boję się, co będzie działo się w kolejnych tomach. Jestem dopiero po dwóch z sześciu. Natomiast uważam, że o ile książek dziecięcych czy młodzieżowych raczej, no wiecie, różnie jest adaptowaniem. Tak uważam, że w takiej bardzo bezpretensjonalnej przygodówce Point and klik może by było klimat, który jest fantastyczny i tę taką Dziecięcą radochę, y, którą się ma podczas czytania, przełożyć na grę. No, nie jest przypadkiem, że jedną z najbardziej kultowych y, przygodówek polskich jest seria Oreksiu. To są fantastyczne gry. Y, nie powiedziałbym, że tunele są aż tak bardzo komediowe. Natomiast moim marzeniem nie do spełnienia byłoby to, żeby Lucas Arts y, zrobiła przygodówkę po jednym klik. Wiadomo, że oni już nie robią y, tychże. Para remake'ów klasycznych przygodówek z lat 90. wyszło w przeciągu ostatnich paru lat, natomiast gdyby twórcy *Fur Throttle, uh, Trottle, Day of the Tentacle, Summon Max Hit the Road, Monkey Island, Grima Fandango, czy na przykład uh, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, gdyby oni się za to zabrali, uważam, że to mogłoby być absolutne złoto. Takie właśnie bardzo urocze, zabawne, klimatyczne, po prostu ciekawe. Tak jak mówię, delikatnie martwi mnie ta bardzo szybko idąca eskalacja fabularna. To, jak bardzo szalona się robi ta książka, ta seria książkowa. Ale myślę, że to też mógłby być pewien urok tej gry czy tej serii gier, bo no zakładam, że sześciu gier nie zadaptowaliby sześciu książek nie zadaptowaliby jako jedną grę. No i ostatni tytuł. Ostatnim tytułem jest Rodzina Monet. Ale spokojnie, spokojnie. zanim wyłączycie to, wysłuchajcie, co mam do powiedzenia. E, przeczytałem pierwszy tom swoją drogą i jest rzucony na kanał, czeka tylko na e, odpowiedni moment, czyli no 10 tysięcy subskrypcji, i wtedy e, recenzja się pojawi. E, w latach, szczególnie 90., można w 80., bardzo popularnym gatunkiem, e, często arcade'owym, czyli takim, w które grało się na automatach, e, był gatunek, który nazywa się beatem up. Nie ma tylko beat em up. Były to bardzo proste gry, koncepcyjnie, polegające na tym, że szliśmy cały czas w prawo, masakrując po drodze dziesiątki przeciwników, pod koniec każdego poziomu walczyliśmy z bossem, kończyliśmy daną planszę, szliśmy dalej. I ja bym coś takiego bardzo chętnie zobaczył z rodziną Monet, to znaczy... Niesamowitym obrzydzeniem napawają mnie bracia głównej bohaterki, jak też i sama główna bohaterka, więc gdyby. Czy to nie jest jeszcze potwierdzone w pierwszym tomie, nie wiem, czy kiedykolwiek będzie, ale zakładam, że oni należą do jakiegoś, jakiejś mafii, czy jakiejś grupy przestępczej. Więc gdyby po prostu walić na łeb członków tejże mafii, pod koniec każdej planszy walczyć z jednym z bratem, z jednym z braci, a na koniec całej gry z główną bohaterką, która jest totalnie fatalna, ale bym to zobaczył. Albo na przykład wyobraźcie sobie, że Ziemia jest atakowana przez kosmitów, jakieś pasożytnicze formy życia, które przejmują kontrolę nad tymi braćmi. Na przykład jeden ma macki zamiast rąk, jeden ma y, trzy głowy, z jednego robi się jakiś taki ogromny kosmiczny halk, to by było fantastyczne. I moja teoria jest też taka w ogóle, że y, ojciec głównej bohaterki tak naprawdę żyje. Nie wiem, czy to jest prawda, ale jakoś mi się tak wydaje, że ta fabuła jest prowadzona w ten sposób, że on okaże się żywy e i to mógł być Final Boss. Bardzo chętnie bym to zobaczył, bo jak mówię, brzydzą mnie te postacie. Chciałbym im natłuc y, pomorcie. No. I to są wszystkie gry, które sobie wypisałem. Dziękuję każdemu, kto dotrwał do tego momentu. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i do następnego. Cześć.